Czas Jaguara. Bitwa o Polskę. Rok około 1900. Mój przyszły dziadek, czyli Franciszek Lisiecki, pochodzący najprawdopodobniej z miejscowości Nowiny, wstępuje w związek z małżeński z Józefą Wilk, która pochodzi z miejscowości Borowy. Jako młode małżeństwo kupuje on niewielkie gospodarstwo rolne w miejscowości Długi Kąt. I to jest źródłem utrzymania. W związku z tego, jako pierwszy przychodzi na świat Stanisław w roku 1908. Następne dzieci to jest Marianna, Stanisława, Piotr, następnie przychodzi Jan, Mieczysław, mój ojciec i Władysława. Stanisław wychowuje się przy rodzicach. Szkołę powszechną kończy w miejscowości Długi Kąt i pozostaje do pełnoletności przy rodzicach, pomagając im w pracach polnych. W dwudziestoleciu międzywojennym odrobiono lekcje z rozbiorów i pokolenie, które zostało wychowane w międzywojniu, było pokoleniem wychowanym w sposób bardzo patriotyczny, gotowym do poświęceń dla ojczyzny i dlatego opór przeciwko Niemcom i przeciwko później Sowietom był na terenie Polski tak duży. Stanisław Lisiecki rozpoczął zasadniczą służbę wojskową w roku 1931 w Częstochowskiej 7 Dywizji Piechoty, dokładnie w 7 Pułku Artylerii Lekkiej. Na Zaciszu, to jest taka dzielnica Częstochowy. Bardzo szybko został wychwycony przez przełożonych, przez dowódców, jako żołnierz posiadający pewną większą wiedzę, a przede wszystkim cechy przywódcze, i został skierowany na kurs podoficerski. Odbył ten kurs. Region Częstochowski jako pogranicze polsko-niemieckie wyróżniał się specyficznym uwarunkowaniem geofizycznym, geograficznym. I tutaj te realia wojny, realia walki partyzanckiej bardzo mocno sprzyjały funkcjonowaniu takich jednostek jak czy Grupa Jaguara, czy jeszcze wcześniej Konspiracyjne Wojsko Polskie, czy w ogóle oddziały partyzanckie, które od praktycznie roku 1944, realizując plan Burza, w tych obszarach operowały. Trzeba mieć również świadomość, że Częstochowa przed II wojną światową była dosyć ważnym ośrodkiem Rzeczypospolitej. Było to 8 pod względem administracyjno-urbanistycznym miasto w Polsce. Odgrywała ważną rolę, tym bardziej, że była praktycznie największym miastem pogranicza. Teren dzisiejszego powiatu kłobuckiego, dawniej powiatu częstochowskiego, miał szczególny status. Mniej więcej tak do miejscowości Lgota. Były to ziemie wcielone do generalnego gubernatorstwa, natomiast już później dalej w kierunku Kłobucka, z samym Kłobuckiem i terenami aż do Krzepic, czyli na zachód od Kłobucka, były to tereny wcielone do Rzeszy. I tutaj sprawa troszeczkę bardziej się komplikowała, ponieważ były przez Niemców zupełnie inaczej traktowane. Powiat, jaki stworzono, właściwie taki okręg, był to okręg Blachownia. Podjęcie jakiejkolwiek działalności partyzanckiej, czy w ogóle tylko działalności podziemnej na terenie na zachód od Kłobucka, wiązało się ze szczególnym zagrożeniem. To było po prostu większe nasycenie sił niemieckich, a także większe nasycenie agenturą niemiecką. Zaczyna się wojna. Nie wiadomo, jakie są losy Stanisława. W każdym bądź razie wuj jest aresztowany i wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, do Westfalii, gdzie po półrocznym pobycie udaje mu się zbiec i przyjeżdża do Polski, gdzie się udaje tylko i wyłącznie w strony rodzinne, bo tu ma opiekę, załóżmy jakąś rodzinną, tu ma znajomych. Nawiązuje współpracę z Józefem Janikiem, pseudonim Anioł, i zakładają oddział partyzancki. Najpierw był to Związek Walki Zbrojnej, następnie to się przeistoczyło w Armię Krajową.
Wuj przyjmuje pseudonim Jaguar. W drugiej połowie 1942 roku, czyli tak naprawdę do momentu, kiedy nastąpiła już akcja scaleniowa wszystkich tych jednostek i jednocześnie organizacji podziemnych w Armię Krajową, na tym terenie dość niemrawo sobie poczynano, ale to właśnie ze względu na przeważające siły wroga. Ale druga połowa roku 1942 to jest organizowanie pierwszych poważnych struktur państwa podziemnego, jakie miało miejsce w Polsce w ramach Armii Krajowej. Toczy się normalna walka, normalne boje. Wujek wyspecjalizowany właśnie w saperstwie. Prowadzono sabotażowe roboty, tak to określę, na torach, na węzłach kolejowych Herbskim. Na terenie Lasów Herbskich, dużego kompleksu leśnego ciągnącego się właściwie aż pod Lubliniec, oprócz oddziałów partyzanckich Polskiego Państwa Podziemnego, działały również oddziały zrzutków sowieckich, czyli oddziały spadochroniarzy dywersantów. I tak się zdarzyło, że 24 października 1944 roku kilkudziesięcioosobowy, około 30-osobowy oddział skoczków sowieckich został otoczony wraz z działającym w okolicy oddziałem Janika, Anioła. W sumie to było około 80 chłopa i zostali okrężeni przez SS Galicję. Dochodzi do ciężkiego boju pomiędzy nami nierównymi, bo Niemcy reprezentowali o wiele większą siłę. Bój trwał gdzieś od godziny 8 do 13. Byli w kotle po prostu i poszła decyzja przebicia się i to przebicie po prostu udało się. Oddział udał się w kierunku miejscowości Łebki i tam się rozproszył. Z tego co mi wiadomo, to ze strony niemieckiej zostało zabitych 22 tych Niemców, a po stronie polskiej zdaje się jeden partyzant zginął i jeden był ciężko ranny. Ważnym epizodem w historii miasta był fakt, iż 8 października 1944 roku, po upadku powstania warszawskiego, znalazła swoją siedzibę, swoje miejsce Komenda Główna Armii Krajowej. Generał Leopold Okulicki pierwszy meldunek częstochowy nadał już 8 października i od tego momentu rozpoczyna się historia wojennej stolicy. Historia Częstochowy jako wojennej stolicy. Jasna Góra zawsze odgrywała w czasie okupacji dosyć istotną rolę. To była rola wiodąca zarówno dla mieszkańców miasta, jak i mieszkańców Polski, generalnej guberni. Ja już nie będę cytował Hansa Franka, który powiedział, że wtedy, kiedy wszystkie światła zgasły dla Polaków, świeciło to jedno z Jasnej Góry, ale rzeczywiście było to miejsce, bardzo istotne miejsce, które również odegrało ważną rolę w momencie, kiedy doszło do uaktywnienia podziemia niepodległościowego. To też zresztą Ryngraf Matki Bożej, który był symbolem, powiedzmy, bardzo mocno eksponowanym przez żołnierzy niepodległościowego podziemia, zawsze jakby podkreślał rolę w związku z Królową Polski, która miała swój dom w Częstochowie na Jasnej Górze. Było jak było po wyzwoleniu. Tworzyły się grupy, powiedzmy, które miały na cel ochronę społeczeństwa wiejskiego, broniły ich, ale też tworzyły się grupy, które rabowały, napadały, zabijały i Jaguar te grupy likwidował. Bandyci chodzili i okradali drobnych gospodarzy, tych ludzi, którzy się nie potrafili bronić. A robili to na konto akowców. I wtedy, ale mało tego, to ten, przez którego tata musiał iść do lasu, zlecił bandzie, żeby tatę zlikwidowali. Ale w tej bandzie było dwóch szwagrów. Ci dokładnie znali tatę i wiedzieli, że on nie zasługuje na śmierć. Dlatego się przeciwstawili. Kiedy tata powiedział Jaguarowi, jak to się stało, co to, jakie było zajście, i powiedział, kto to zrobił, i powiedział, dzięki komu nie został zabity, to Jaguar zarządził likwidację bandy.
i banda została zlikwidowana. Nowa rzeczywistość, jaka zaistniała po 16 stycznia 1945 roku, czyli po rozpoczęciu ofensywy przez Sowietów i tak zwanym wyzwalaniu dalszych ziem polskich, wyglądała mniej więcej w ten sposób, że oddziały Armii Krajowej po ich rozwiązaniu przez generała Okulickiego kilka dni później, według rozkazów wydanych w Częstochowie, no po prostu musiały same zmierzyć się z tą rzeczywistością. Po zakończeniu II wojny światowej wuj Stanisław, pseudonim Jaguar, najprawdopodobniej w porozumieniu z dowódcą oddziału byłego już Józefem Janikiem, pseudonim Anioł, wystawiają sobie zaświadczenia, że działali w partyzance, dokładnie nie wiem, czy to była Armia Ludowa, czy Gwardia Ludowa. I na tej podstawie, chociaż oni spełniali testament Armii Krajowej, wstępują w szeregi milicji obywatelskiej, tworzącej się milicji obywatelskiej w Częstochowie, gdzie Jaguar zostaje zastępcą komendanta kierownika kontrwywiadu. Konspiracyjne Wojsko Polskie trzeba dzisiaj uważać za chyba największą organizację Polski Środkowej, a może nawet i Polski, która próbowała po upadku Niemców odbudowywać tkankę niepodległościową. Mówię próbowała, bo oczywiście okupacja sowiecka uniemożliwiła na wszelkie sposoby te działania. Organizatorem i twórcą konspiracyjnego Wojska Polskiego był Stanisław Sojczyński-Warszyc. Doświadczony żołnierz przed wojną, nauczyciel, społecznik, znany w swojej okolicy. Człowiek, który poświęcił życie dla ojczyzny, pracując dla niej i potem dla ojczyzny, walcząc przez cały okres okupacji niemieckiej. Jak się okazało, aż praktycznie do śmierci, bo również podjął walkę z wrogiem sowieckim, który w 1945 roku rozpoczął realną okupację Rzeczypospolitej. Praktycznie na wiosnę 1945 roku Sojczyński podejmował decyzje, które zaważyły na jego przyszłości. Wtedy zaczął organizować formację, która nosiła różne nazwy, może nie jest to w tym momencie dla nas najważniejsze, ale w końcu przyjęła się ta najważniejsza, ta, która zapadła wszystkim w pamięć, Konspiracyjne Wojsko Polskie. W przypadku Jaguara sprawa była troszeczkę inna, można by powiedzieć bardziej przemyślana. Jaguar wstąpił dosyć późno w szeregi milicji obywatelskiej, po kilku miesiącach. Jak się wydaje, już dobrze wiedział, jaki jest los tych, którzy chcą ideowo pomagać komunistom w odbudowie niepodległej Polski. I jego działalność właściwie była nacechowana na to, żeby stworzyć agenturę w ramach milicji obywatelskiej tworzącej się w Częstochowie, co było zresztą połączone z pionem z Urzędu Bezpieczeństwa. Dlatego Jaguar ze swoimi żołnierzami bardzo szybko stworzą komórkę wywiadu pracującą na rzecz podziemia niepodległościowego, które przetrwało rozwiązanie Armii Krajowej i dalej gdzieś było zainstalowane w terenie. Jednak cały czas był w tej konspiracji niepodległościowej, w której prawdopodobnie wszyscy się znali tutaj na terenie, w którym działali. Dlatego nigdy nie wypadł tak na serio z szeregów tej konspiracji niepodległościowej i tym łatwiej było mu wejść już w nowe struktury utworzonej bardzo prężnie działającej organizacji przez Stanisława Sojczyńskiego-Warszyca, czyli w Konspiracyjne Wojsko Polskie. Struktury Konspiracyjnego Wojska Polskiego były zupełnie różne niż innych ówczesnych organizacji niepodległościowych. Mieliśmy na przykład coś takiego jak kierownictwo walki z bezprawiem. Mieliśmy służbę ochrony społeczeństwa. Mieliśmy biuro informacji i propagandy. Wreszcie mieliśmy dział wewnętrzny, który zajmował się ekspedycją wyroków. Nawiązuje współpracę z Warszycem, Stanisławem Sojczyńskim. To nie tylko wuj, bo właśnie komendant Kwec i inni żołnierze, którzy wstąpili w szeregi milicji obywatelskiej, współpracowali z Konspiracyjnym Wojskiem Polskim. Ich praca polegała na tym, że
o czym wiedzieli, jakie ruchy komunistów, gdzie będą jakieś akcje odwetowe i tak dalej. Ci ludzie zostali uprzedzani i mieli możliwość schronienia się, także to było coś wspaniałego. Żołnierze wierni przysiędze kontynuowali walkę. Stanisław Sojczyński, organizując konspiracyjne Wojsko Polskie, jakby w odpowiedzi na to, co wynikało ze złożonej przysięgi i ze zwolnienia żołnierzy z przysięgi przez Ogulickiego, podjął dalszą walkę. W tej walce nie mógł liczyć na wsparcie dowództwa. Dowództwo generalnie skłaniało się ku temu, aby żołnierze wyszli z lasu, aby zaprzestać już rozlewania bratniej krwi. Partyzanci mieli jedynie oparcie się w Bogu. Liczyli na to, że jedynie Matka Boska, Jezus Chrystus, na którego krew przysięgali, w jakim stopniu pozwoli im wypełniać te ideały, które mieściły się wedle ich mniemania w przysiędze, którą składali i od której nie chcieli odstąpić. Jeśli chodzi o powody powrotu do lasu w połowie roku 1946, to pewnie ich było kilka. Na pewno była to sprawa taka, że Jaguar był osobą inteligentną i świetnie widział rzeczywistość, jaka go otacza, że wszystkie jakieś marzenia o budowie niepodległego państwa legły w gruzach, że komuniści zaczynają wprowadzać terror i już to powodowało, że nie było absolutnie sensu pomagać im w tym, chociaż przez to, że jest się jako były żołnierz Armii Krajowej w ich szeregach, ale chyba był ważniejszy powód. To już jest podjęcie współpracy z drugą konspiracją, z podziemiem niepodległościowym, z tworzącymi się strukturami konspiracyjnego Wojska Polskiego. Trzecim bezpośrednim, najważniejszym powodem to była dekonspiracja siatki wywiadowczej, jaka istniała w szeregach Milicji Obywatelskiej w Częstochowie i Urzędu Bezpieczeństwa, do której przecież należał Jaguar i jego koledzy. Częstochowa w pewnym momencie należała do łódzkiej strefy bezpieczeństwa, której szefował Dymitrij Diomko, czyli Mieczysław Moczar, człowiek, do którego trochę wcześniej Stanisław Sojczyński napisał list z sugestią, co by zmienił swoje postępowanie wobec żołnierzy podziemia niepodległościowego. Bardzo ważnym wydarzeniem dla konspiracyjnego Wojska Polskiego było aresztowanie samego Warszyca w dniu 27 czerwca 1946 roku. Tak naprawdę razem z nim aresztowano jego sekretarkę, ale przede wszystkim UB znalazło całe archiwum konspiracyjnego Wojska Polskiego z siatkami łączności, z całą dokumentacją i działalnością, opisaną działalnością w terenie. Dlatego nastąpiło bardzo duże zamieszanie w szeregach konspiracyjnego Wojska Polskiego i pojedynczy dowódcy KWP, którzy na tym terenie działali, jak Jaguar i Klinga, postanowili połączyć swoje siły, ponieważ w związku z tym byli coraz lepiej inwigilowani tak na terenie Częstochowy, jak i w terenie. Poza tym porozbijane zostały momentalnie w ciągu kilku dni lub tygodni siatki wywiadowcze, które do tej pory ostrzegały oddziały leśne przed na przykład grożącą im obławą lub wyprawą wojskową milicyjno-ubecką w dany teren. Od tej pory tak naprawdę już nie mogli uzyskiwać z Częstochowskiego Urzędu Bezpieczeństwa czy Milicji Obywatelskiej takich wiadomości i musieli przejść do takiej partyzantki, która właściwie trochę polegała na walce w ciemno. Oddział SOS Warszawa, czyli Służba Ochrony Społeczeństwa, był to oddział dowodzony przez kapitana Klingę z Radomszańskiego, który przeszedł na terytorium tutaj gdzieś Herby między Kłobuckiem a Herbami i rozpoczął działalność w ramach konspiracyjnego Wojska Polskiego. Do tego oddziału, ten oddział został połączony z oddziałem Jaguara po aresztowaniu Warszyca.
To nie było do końca tak, że oddziały te nie wiedziały, co mają robić, bo dosłownie kilka dni przed swoim aresztowaniem Warszyc wydał kilka rozkazów do wojska i do dowódców konspiracyjnego Wojska Polskiego, w którym właściwie nakreślił pewne ramy ich działalności, mówiąc o tym, że ich działalność ma być działalnością odwetową i działalność ta miała polegać właściwie, tak jak nazwa wskazywała, SOS Warszawa, na obronie społeczeństwa. Ci ludzie mnie urzekli, bo leśni, a elegancko długie płaszcze, czyści, widać było, wysocy, wyprostowani. No także byłem zdziwiony, że to mogą być partyzanci, a nie wojsko. Kiedy odwiedzili nas w dzień dwaj ubowcy, to tata, jak widział dwóch nieznajomych mężczyzn, to spodziewał się tego, bo wiedział, jak ten były donosiciel, szpicel, że on coś tam wymyślił na tatę. No i tata był zmuszony iść do lasu. Do bandy, do złodziei nie. No to mu pozostała tylko droga do dowódcy Jaguara. Klinga w tej chwili, znaczy w tym czasie przyjechał do Jaguara. Jaguar w ogóle zabezpieczał ochronę Klindze. Klinga już miał, oni w Truskolasach już szli w kierunku Częstochowy na nogach i doszła do nich informacja właśnie, że od strony Wręczycy idzie obława KBW i tak dalej. I oni w tym czasie nie mieli, schowali się w wieży kościelnej w Truskolasach i tam przebywali. Trzy doby przebywali, nie wychodzili. Dopiero jak się upewnili, że ta obława się skończyła, wtedy się rozeszli, Klinga dotarł do Łodzi, tam został złapany i stracony. W ramach działalności samoobronnej 11 sierpnia 1946 roku oddział Jaguara wykonał wyrok śmierci na donosicielu, pracowniku Urzędu Bezpieczeństwa czy współpracowniku Urzędu Bezpieczeństwa, niejakim Skoczylasie. Skoczylas, pracując w Urzędzie Bezpieczeństwa, często nachodził rodzinę jednego z żołnierzy podziemia niepodległościowego, w tym czasie przebywającego w oddziale Jaguara, niejakiego Świstaka, pseudonim Świstak. Zawsze kiedy przyjeżdżał, bił jego brata, katował jego brata, zastraszał jego rodzinę. Poza tym donosił, będąc mieszkańcem tutejszych rejonów, donosił o współpracy ludzi z poszczególnych wsi, którzy sprzyjali konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu, czy w ogóle strukturom podziemia niepodległościowego, donosił do Urzędu Bezpieczeństwa i ci ludzie byli po prostu aresztowani lub w inny sposób szykanowani. W tym dniu oddział Jaguara, około 12 osób, weszli do mieszkania Skoczylasa, przeszukali mieszkanie, jednak nie znaleźli go. W mieszkaniu zastali tylko jego żonę. Dopiero po bardziej wnikliwym przeszukaniu domu, a zwłaszcza poddasza, odkryli ukrywającego się na poddaszu Skoczylasa. Skoczylas został sprowadzony na dół, a następnie wyprowadzony i powiedziony w kierunku poza wieś i tam wykonano na nim wyrok śmierci. Prawdopodobnie wyrok ten wykonał sam Jaguar ze Świstakiem, który był zaangażowany także emocjonalnie w całą tą sprawę. W naszym gospodarstwie rolnym było pod ostatkiem jedzenia. Dlatego mój ojciec zapraszał do siebie, do gospodarstwa, swoich kolegów z lasu, zaprzyjaźnionych bardziej, i żeby się mogli umyć, żeby mogli jakiś posiłek ciepły zjeść, żeby oddychnęli, jak gdyby zapoznali się z tym normalnym pomieszczeniem mieszkalnym. I tata zawsze, jak spodziewał się, że AK-owcy przyjdą do domu, to mnie wysyła na podwórko,
żebym nie spotkał się z nim bezpośrednio, bo nie był pewny, czy jak ubowcy wrócą, przyjdą do domu, a byli bardzo częstymi gośćmi nieproszonymi, to wtedy mógłbym czasem zdradzić. Bandytę zabijemy, pomieszczenia wypalimy. Demonstrowali nam, jak dzidami metalowymi szukają bandytów w słomie, w sianie. Realia życia partyzanckiego były bardzo, bardzo trudne. Wielu żołnierzy podziemia niepodległościowego nie wyszło ani nie wychodziło z lasu przecież od wybuchu praktycznie II wojny światowej. Najpierw byli żołnierzami, potem podejmowali działania zbrojne w różnych organizacjach i formacjach, które funkcjonowały na obszarze czy w obszarze regionu częstochowskiego. I całe życie, całe 6 lat i potem jeszcze te następne lata spędzali w odosobnieniu, w lesie, w warunkach, które naprawdę urągały przyzwoitości. Wielkim luksusem było na przykład ciepła strawa czy gorąca kąpiel. Nie zdarzało się, żeby przez kilkanaście dni jeść coś ciepłego. To trzeba było naprawdę ogromnego wysiłku i ogromnego hartu ducha i woli, żeby w tych warunkach wytrzymać. Ogień był rarytasem. Ogień, który mógł przecież wskazać drogę, czy spowodować, że osoby, które przy tym ogniu zajmowały miejsce, zostaną zdekonspirowane w jakimś stopniu. I zawsze wtedy, kiedy przychodzili, to jednego partyzanta zostawili na czujce. Pewnego razu, co pierwszy raz spotkałem partyzanta, to na swoim placu, który był na podwórku, był w galowym mundurze, jak byłem zdziwiony, z orderami na piersiach. Był to żołnierz z pseudonim Trailus. On pochodził z Truskolas. I tata mi powiedział w ten sposób, że byli otoczeni kordonem wojska. Wojsko było obstawione ubowcami też. Ale żołnierze Ludowego Wojska Polskiego obawiali się o własne życie, bo widzieli, że kanonada od strony partyzantów jest silna, że mogą zginąć. I woleli nie ryzykować i rozstąpili się klinem i akowcy mogli się dostać. Także w tej obławie nie zginął nikt z akowców. On już był namierzany przez Urząd Bezpieczeństwa, cały czas był tropiony. I w miejscowości Bierzeń to był ostatni bój, który stoczył Jaguar i jego żołnierze w obławie. Tylko cudem po prostu udało im tą obławę się rozbić, rozerwać i przemieścili się do miejscowości Bór Zapilski, do gospodarza Jacka Płazy, który też był żołnierzem konspiracyjnego Wojska Polskiego. Tam zatrzymali się na wypoczynek. Trzeba było wziąć pod uwagę również fakt, że nie wszyscy mieszkańcy byli przychylni oddziałom partyzanckim. To też nie było takie proste. Trzeba było znajdować jakieś miejsce na końcu wsi, jakieś miejsce, które było w odosobnieniu i tam próbować przetrwać, co też nie było łatwe. Były problemy z zaopatrzeniem, z aprowizacją. Inaczej ta sytuacja wyglądała latem, inaczej zimą. To też miało znaczenie. Ważną, istotną formą była komunikacja między oddziałami, między żołnierzami. Trochę inaczej wyglądało to w okresie okupacji niemieckiej, trochę inaczej po wyjściu Niemców z Polski. O ile praktycznie w okresie okupacji takimi skrzynkami kontaktowymi w znacznym procencie oczywiście były różnego rodzaju miejskie meliny, czyli po prostu mieszkania zakonspirowane, również i kościoły, bo w kościołach dochodziło do przekazywania na przykład finansów, bo one też odgrywały w okupacyjnej rzeczywistości bardzo ważną rolę. O tyle realia Polski powojennej się zmieniły.
Komuniści inwigilowali praktycznie wszystko i wszystkich. No, w samym regionie częstochowskim funkcjonowało prawie 3000 agentów bezpieki, z czego około 100 deklarowała przynależność do PPR-u, co tym bardziej ich wyróżniało we wścibstwie i w jakichś zachowaniach, które nie sprzyjały utrzymywaniu, ja bym powiedział, nawet jakiejś suwerenności intelektualnej. To dzisiaj tak możemy powiedzieć. Kościoły wręcz więc były inwigilowane, były obserwowane, ale też służyły jako punkty oczywiście kontaktowe. Musimy wiedzieć o różnych innych miejscach. To mogły być rzeczywiście przydrożne kapliczki, to mogły być jakieś studzienki, jakieś kamienie, obeliski, które w jakiś sposób wyznaczały szlak partyzanckiej wędrówki i gdzie rzeczywiście można było się spotkać, można było porozmawiać. Były to też leśne dukty, jakieś obszary zaznaczone w partyzanckich mapach w sposób odpowiedni poprzez charakterystyczne drzewo na przykład. Były to różnego rodzaju zakonspirowane miejsca, gdzie w okolicach, załóżmy, jakiegoś zbiornika wodnego czy jakiegoś dużego, charakterystycznego drzewa mieściła się skrzynka kontaktowa. Nie zawsze były to spotkania twarzą w twarz. Bardzo często było to tylko przekazywanie meldunków, ale było to dopracowane do stopnia, który rzeczywiście umożliwiał kontakt, porozumienie. Jedynie co pamiętam, to właśnie taki hymn, piosenkę konspiracyjnego Wojska Polskiego, tudzież nie, to może to był hymn oddziału Anioła. Pamiętam i melodię, i słowa, czyli dwie zwrotki. Jak to? Uwaga chłopcy, jaguar idzie ze swoją piątką pełen skry, ręce do góry, gdy on przyjdzie, bo z jego lufy lecą skry. My awangarda, leśna piątka harda, nasz los to polski los, nasz los, nasz los. Kiedy nowina i borówka tutaj w oddziale z nami są, to wtedy w teczce jest gotówka i zaśpiewajmy piosenkę tą. My awangarda, leśna piątka harda, nasz los to polski los, nasz los, nasz los. Tyle pamiętam. Wokół oddziału Jaguara coraz bardziej zaczęła zaciskać się pętla złożona z agentów Urzędu Bezpieczeństwa czy agentów milicji. Ktoś był w bliskim otoczeniu Płazów, kto donosił, bo opisał dokładną godzinę, porę dnia czy nocy. Dlatego tak skutecznie ubowcy uderzyli. Z takim skutkiem, prawda? Bo inaczej tak oni by sami bez posiłków tych donosicieli nie załatwili tego. Nad ranem do miejscowości Bór Zapilski, do domu gospodarza o nazwisku Płaza, który był lokalem konspiracyjnym wcześniej Armii Krajowej, a później konspiracyjnego Wojska Polskiego, przyszła drużyna Jaguara, bo w takiej liczebnej ilości, i poprosili o możliwość odpoczęcia po nocnym przemarszu. Ale niestety znalazł się konfident, niejaki Ryszard Krause z miejscowości Klepaczka, gdzie istnieją dokumenty, że to on zdradził grupę Jaguara. No, UB, czy otrzymując taką informację, postanowiło okrążyć grupę Jaguara właśnie w tej miejscowości Bór Zapilski, w gospodarstwie Jacka Płazy, i też tak się dzieje. W obławie bierze KBW, milicja i najprawdopodobniej funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei też biorą w obławie. Dochodzi do już, zostają okrążeni. Chłopaki siedzą w stodole, nie wiadomo, czy śpią, czy czyszczą broń. Na polu za stodołą ziemniaki kopała siostra Jacka Płazy. Widzi, co się dzieje, że zbliża się obława. Zaczyna biec w kierunku wrót i krzyczeć. I w tym momencie ta pani Maria zostaje ścięta serią z CKM-u.
Jako pierwszy ze stodoły wyskakuje jaguar ze szmajserem, ostrzeliwuje się, wylatuje za wrota, tam zostaje ścięty, leży na dukcie, na ścieżce polnej, tak na miedzy po prostu. Chłopaki wyskakują w różne punkty podwórka, w zabudowaniu, prowadzą chaotyczną, nierówną walkę, ale niestety nie mają szans, padają ranni, niektórzy podnoszą się do głowy, niestety nie mieli szans, bo zostali dobici, zabici na miejscu. Ostrzał był dosyć celny, ponieważ bardzo szybko kilku żołnierzy Jaguara było tam rannych, ale reszta próbowała jeszcze wyrwać się z tyłu gospodarstwa, przejść przez siatkę czy ogrodzenie, płot, który tam odgradzał gospodarstwo, i biegiem przedrzeć się przez łąkę do znajdujących się kilkaset metrów dalej już terenów leśnych, które oddzielały klepaczkę od boru Zapilskiego. Do Jaguara podchodzi funkcjonariusz służby bezpieczeństwa, niejaki Trzepizur. Chce Jaguara dobić z krótkiego pistoletu i niestety w tym momencie ta broń mu się zacina. Jaguar miał schowanego czy za pasem, czy w bucie jeszcze dziewiątkę, i zdążył zastrzelić tego funkcjonariusza Trzepizura i sam siebie dobił. Po zabiciu wszystkich członków oddziału Jaguara z nim samym podjechała ciężarówka, a następnie zwłoki żołnierzy konspiracyjnego Wojska Polskiego podobno odarto z ubrań. Właściwie gołe zwłoki zapakowano na ciężarówkę i powieziono do siedziby Urzędu Bezpieczeństwa w Częstochowie przy ulicy Śląskiej 22. Wówczas się ten Urząd Bezpieczeństwa mieścił. Tam zwłoki zostały rzucone w okolicach śmietnika na podwórcu tej kamienicy, którą zajmował Urząd Bezpieczeństwa, i leżały tak przez kilka następnych dni. Ta cała akcja się skończyła. Na miejsce zbrodni przyszła babcia Józia, matka Jaguara. Szła babcia Józia z miejscowości Długi Kąt, na nogach biedna szła, na miejsce właśnie zbrodni, gdzie zginął jej syn, i krew zmieszaną z ziemią zebrała do zapaski i na nogach dalej poszła do miejscowości Tuskolasy, na cmentarz parafialny, bo tam był pochowany jej mąż Franciszek. Doszła do grobu męża, w kopczyku wygrzebała dziurę i tą krew z tym piaskiem oddała mężowi na przechowanie syna. No i to jest tyle. Także to był żołnierz. Przecież nie musiał iść do AK, a z własnej woli poszedł, bo szukał sprawiedliwości dziejowej. Druga rzecz, śmierć ze swoimi podwładnymi. To też jest dowód na to, że był żołnierzami na dobre i na złe. W tym czasie, jak wujek już walczył w lesie, była ta akcja, załóżmy, likwidacji grupy Jaguara, aresztowana była żona, ciotka Stasia. Gdy dowieziono te zwłoki tych żołnierzy i zrzucono na śmietnik, ciocia musiała stwierdzić, że to jest mąż, który okazano do rozpoznania. Kiedy ubowcy przywieźli akowców samochodem na plac więzienny, to te kobiety musiały okienkiem patrzeć, jak ubowcy z nogami skopywali samochodu ciała zabitych na wspąg, na podłoże. Kolejnym zadaniem ubowców to było sprawdzenie, dojrzenie, czy żeby identyfikacja tych akowców. No to mama nie potrafiła powiedzieć, mówi o żadnym, bo nie znam nikogo, ale Lisiecka stwierdziła, że jej mąż jest
tutaj między tymi innymi osobami, które poniosły śmierć. Poprosiła ubowca, czy może z kurtki zdjąć sobie na pamiątkę jedną gwiazdkę. Ten szyderczo powiedział w ten sposób: idź tam, tam leży ten bohater narodowy, ten bandyta, weź sobie tą jedną gwiazdkę. Bo tam, w tych kazamatach, to jechały na jednym wózku i były, zwierzały się sobie. No była młodą kobietą, tak jak i mama. Mama miała 28 lat. Ona dokładnie, ale mniej więcej tego samego wieku była. Także naprawdę przeżyły te kobietę. Współczuć tylko. Zwłok Jaguara nie wydano i w ogóle wszystkich tych pomordowanych nie wydano rodzinom. Gdzie ich wywieziono, gdzie pochowano, gdzie zakopano, do tej pory nie wiemy. Można powiedzieć, że jest to taka charakterystyczna cecha, czy charakterystyczne postępowanie wszystkich totalitaryzmów, także niemieckiego, ale przede wszystkim sowieckiego. Komuniści bardziej niż fizycznej siły takich oddziałów leśnych, jeszcze bardziej bali się zwyczajnie legendy o tych oddziałach. Bali się tego, że mogą stać się natchnieniem czy przykładem dla młodego pokolenia czy innych Polaków i pójdą w ich ślady. Dlatego wymyślili sobie, że dla ich sprawy lepszym będzie, jeśli zwłoki zostaną pochowane w miejscu tylko im znanym i nigdy nie trafią na cmentarz, żeby być pogrzebane zgodnie z tradycją cywilizacji zachodnioeuropejskiej, cywilizacji chrześcijańskiej. Nie tak dawno trafił w moje ręce dokument z przesłuchania mojego ojca Mieczysława na komisariacie milicji we Wręczycy Wielkiej, gdzie właśnie ojciec był przesłuchiwany, gdzie Jaguar może być pochowany. Jest to Lasek Jaskrowski za Częstochową. Są przynajmniej dwa takie miejsca, ale chciałbym tutaj powiedzieć o jednym. Nie jest wykluczone, że zwłoki zastrzelonych w tej operacji żołnierzy konspiracyjnego Wojska Polskiego, w tym Jaguara i jego żołnierzy, znajdują się na kwaterach żołnierzy sowieckich na cmentarzu Kule w Częstochowie. Swoistym elementem hańby dla Polski jest to, że zachowały się bardzo dobrze groby żołnierzy sowieckich. Wcale nie wyzwolicieli, ale nowych okupantów. W samej Częstochowie przez prawie 50 lat przynoszono kwiaty na groby tych, którzy polegli przy wyzwoleniu miasta. Tak naprawdę oni polegli w okolicach Częstochowy, przywożono ich tu z różnych miejsc regionu, tu ich pochowano. Nikt nie zdawał sobie sprawy, że w tym miejscu mogże znajdować się cmentarz bohaterów walczących o Polskę wolną, niepodległą. Cmentarz żołnierzy wyklętych, cmentarz żołnierzy niezłomnych. Tych, którzy powinni mieć swój cmentarz. Wystąpił w Warszawie, to wyście w Lublinie radzili. Warszawa wołała: zginiem lub zwyciężym, wyście PPR utworzyli. O cześć wam, panowie z Lublina, za mury stolicy zwalone. O cześć wam za rządy Batiuszki Stalina, za orła skradzioną koronę. Gdy giną za wolność kwiat naszej młodzieży, a kowcy się w lasach trzymali, to wyście najlepszych ojczyzny żołnierzy zdrajcami narodu nazwali. O cześć wam, czerwoni panowie!
sobie za waszą nad nami opiekę. Cześć wam za wolność i w piśmie i w słowie, o cześć wam za waszą bezpiekę. Gdy Andes z Niemcami we Włoszech wojował, bór w szwabską niewolę iść musiał. To Bierut Stalina po rękach całował i kraj mu w niewolę.